Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł. To jest SimCity, miasta przyszłości. Tutaj jest akurat teraz miasto, które buduję w trybie piaskownicy. Efekt taki, że w bardzo krótkim czasie rozbudowuję miasto do ogromnych rozmiarów. Przede wszystkim do bardzo fajne efekty tu wyjdą. Przede wszystkim mogę rozbudować tak jak chcę, czyli na początku zaplanowaliśmy drogi, a następnie wdrażamy powiedzmy te budynki. Oczywiście podstawą są megawieże. One pozwolą jak najszybciej rozwinąć to miasto. Dobra, zobaczmy jedną rzecz, jaką jest kultura. Co ja tu mogę wstawić? Coś, co jest drogie i piękne. I myślę, że to będzie statua. Nie, statuły nie dajemy. Co ja tu mogę wrzucić? Empire State Building. Oczywiście, że tak. Tylko zobaczmy, gdzie jest miejsce. Na przykład tutaj. Co dalej? Wieże. Big Ben damy. Zaraz obok, ale nie, troszkę się postarajmy, troszkę rozbudujmy to miasto. Nie wszystko w jednym miejscu. Dam koło swojej posiadłości Big Bena trochę gotówki i jeszcze wieżę. No, teraz jeszcze trochę gotówki. Arkeologii już nie daję, arkeologii nie potrzebuję. Arkeologia jest dobra tylko wyłącznie wtedy, gdy potrzebujemy gotówkę. A gotówkę mamy pod Alt plus W, więc nie ma takiej potrzeby. Co ja tu mogę jeszcze zrobić? Elektro... nie, to nie. Mega wieże. Mogę dać kasynko. Eleganckie kasynko. Na przykład w tym oto tutaj miejscu, czyli tak mniej więcej w centrum całego miasta. Od razu te kasynko rozbudujemy. Zaraz mi zabraknie pieniędzy, bo 100 tysięcy na godzinę tracę. Ciekawe, czy mi się uda w ogóle zbudować miasto, które będzie na plusie. Ale to się jeszcze okaże. Znak dekoracyjny. I teraz tak. Co my tu mamy? Mamy salon rulety, ekskluzywny klub. Zamożnych. Dla średnio zamożnych. Nie mogę zbudować tych pokoi, potrzebuję. Zamożni turyści przyciągani dziennie, czyli tak. I pojemność zamożnych hazardzistów, czyli tak. Ekskluzywny klub, tego już nie zmieszczę, ale zmieszczę za to eleganckie pokoje, tylko też potrzebuję jeszcze znowu podstawę. A podstawę zrobimy mniej więcej w środku. Dobra, może być tak. Średnio zamożni. I teraz dla zamożnych. Elegancko. Dobra. Możemy rozbudować również swoje mega wieże. Czyli w tym momencie tak, co my tu mamy? Mamy poziom handlowy, tu jest poziom handlowy również. Gdzieś brakowało poziomu handlowego, chyba w tym miejscu. Czyli damy sobie poziom handlowy. W pozostałych megawieżach tu już pracuje.
Pozostałe megawieże, przede wszystkim szkolnictwo, trzeba dać je troszeczkę, trzeba podnieść im wykształcenie, ale poziom bezpieczeństwa nie. Dobra, zobaczmy. Dodajmy troszeczkę jeszcze mieszkańców. Jak to pięknie i szybko idzie. Poziom handlowy już jest, czyli damy sobie tutaj poziom apartamentów. Poziom handlowy też jest, czyli znowu apartamenty. I tutaj to samo. Dobra. Dalej, co my tu możemy jeszcze zrobić? Tu się rozbudowują, tu się rozbudowują. Monumenty stoją. Możemy ewentualnie rozbudować transport. Dodamy sobie na przykład tramwaje. Zajezdnia dla tramwajów. Dodamy sobie dodatkowe tramwaje. I dodamy znak. Skoro już te znaki ktoś wrzucił, no to znaczy, że warto by je dodać. Uatrakcyjnić. Okej, okay, teraz tak. Przystanki tramwajowe. Rozmieścić trzeba będzie. Czyli na przykład tak. Nawet nie muszę się ograniczać. Okej. Pociągi już mamy. Statki. Możemy dodać statki. Czemu by nie? Nawet jest miejscówka. Czemu tak dziwnie? No dobra, jest ok. Możemy dodać tutaj też statki wycieczkowe. I oczywiście obowiązkowo znak. Jakaś droga dojazdowa. Samoloty. Hangar sterowca. To tak, ale niestety chyba samolotów nie zmieszczę. Damy sobie tutaj hangar. I mogę dać wieżę cumowniczą. Gdzieś powiedzmy tam dalej, na przykład oto w tym miejscu. Ok. Miejski port lotniczy, niestety to zajmuje tyle terenu, że nie dam rady tego zmieścić. Tak więc, no niestety musimy się z tym ograniczyć. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Zobaczmy. Parki. Parki? Chyba nie, nie ma takiej potrzeby. Kształcenie to tak. Brak szkół, no i to jest problem. Damy sobie szkołę podstawową. Szkołę podstawową wrzucimy tutaj. Rozbudujemy już tą szkołę podstawową. Za chwilę zabraknie miejsca. Jakimś cudem. Aha, dobra, już wiem czemu. Nie mogę dołożyć tych autobusów. Ok, za blisko zbudowałem.
Dobra, szkoła podstawowa już stoi. Możemy dodać jeszcze szkołę średnią. Chyba się zmieści, co? Jakoś się musi zmieścić. Też znaczek. Kilka dodatkowych autobusów. Sala gimnastyczna. To są klasy. I klasy oczywiście, jak najbardziej. Możemy dać bibliotekę. Bibliotekę wrzucimy w tamtym kierunku. Co mamy? Szkołę podyplomową. Czemu by nie? Szkoła podyplomowa chyba tak, podnosi poziom techniczny budynków przemysłowych, więc znamy gdzieś w pobliżu budynków przemysłowych. Ho. Dobra, musimy być tutaj. Czy mogę edytować? Mogę pewnie. Skrzydło do budowy. Aż tyle nie będę potrzebował, więc tak. I jeszcze damy jakąś chorągiewkę. I to, co nas najbardziej interesuje, czyli uniwersytet. Na którego już nie mam miejsca. No. Faktycznie, nie, tutaj mogę wrzucić jeszcze. Zmieści mi się. Ledwo co. Ale zmieści się. I tu można rozbudowywać. Zobaczcie, jak uniwersytet może być rozbudowany. Tak naprawdę połowa. Dobra, może przesadzam. Ale ćwierć miasta będzie zajęta przez uniwersytet. No, come on. Szkoła medyczna, szkoła te. O, szkoła handlowa. Ścieżka dla pieszych. Ile to jest akademik, tak? No właściwie można by zbudować miasto uniwersyteckie, tak naprawdę. Z uniwersytetem wyłącznie. Gdzie nic innego się nie zmieści. Zostawmy ten uniwersytet tak jest chyba. Okej. Przystanki przede wszystkim. Znowu przystanków nie mamy. Dobra. Aha, tutaj możemy znowu rozbudować nasze mega wieże. Poziom handlu pracuje. Możemy dorzucić jeszcze poziom szósty, teraz to jest poziom siódmy, tak? Czyli przedostatni. Poziom szósty. Tutaj także. I tutaj. A miło się buduje, kiedy tak naprawdę nie trzeba myśleć, nie trzeba się obawiać o nic, co by zaszkodziło miastu. Wszystko jest pod kontrolą. Jakby coś wymknęło się tak naprawdę, no to zawsze możemy to naprawić. Dobra rzecz, jeżeli ktoś chce coś popróbować, potestować, ale ewentualnie zbudować właśnie idealne miasto, albo szybko zbudować jakieś fajne, duże miasto, zobaczyć, jak może wyglądać dobrze rozbudowana jakaś metropolia. Jednak tak naprawdę nic fajnego w tym nie widzę. Uruchom reaktor.
Okej. Już pracuję. Elektrownia wytwarza 5000 MW. No komu? Po co komu tyle? Ale skoro już mamy, możemy elektrownię zwykłą słoneczną usunąć. W to miejsce wrzucimy sobie strefy mieszkalne. Nie mamy chyba autobusów, tak? I nie mamy maglewa. Jednak nie jest to potrzebne, bo miasto jest pełne zamożnych, tak więc na co komu autobusy, jakieś tramwaje, skoro i tak wszyscy będą jeździli samochodami. Jak tam wykształcenie? Szybko rośnie w górę. No i bardzo dobrze. Tu jest poziom 7, czyli tak naprawdę 8. Poziom dla tej megawieży to będzie oczywiście stacja mostu powietrznego. Tymczasem tutaj jeszcze mamy możliwości. 6, jeszcze 7 poziom, czyli apartamenty. Również apartamenty. To jest poziom 5, czyli troszeczkę mniej rozbudowana mega wieża. To również poziom 5, czyli mniej rozbudowana. Ok. Już nam się buduje. Jesteśmy na minus 100 tysięcy. Na szczęście mamy fundusze. Jak widzicie, tak właśnie wygląda budowa w SimCity Miasta Przyszłości, a dokładniej w trybie piaskownicy. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest drugi odcinek tak naprawdę. Drugi odcinek i już mamy 90 tysięcy mieszkańców. O tym, ile gotówki mamy, nie warto wspominać, bo tu akurat możemy szybko zwiększyć. Tak samo możemy zacząć robić jakieś pożary, jakieś problemy stawiać, tak? Rozbudować sobie miasto i zacząć tworzyć jakieś problemy, czy damy radę te problemy rozwiązać. Tutaj korona. To będzie korona turystyki. To jest poziom 7, czyli dajemy poziom 8 dla tej megawieży, stacja mostu powietrznego. Tutaj podobnie się rzecz ma. Ok, usługi, stacja. To jest poziom dopiero 6. Jakoś wolno się budowała ta mega wieża, albo zapomniałem o niej po prostu. Tutaj usługi. Poziom 8. Tutaj mamy poziom 5 dopiero, czyli... Nie, 6. Czyli 7 damy. No, zaczyna to jakoś wyglądać. Myślę, że to wygląda w tym momencie tak jak wasze miasta w momencie, kiedy ja zaczynam budowę. Tak wyglądają wasze miasta w momencie, kiedy ja zaczynam budowę, a wy już tak naprawdę też dopiero co zaczęliście grę, ale już jednak jesteście do przodu, nie wiem czemu. Tak byście grali na kodach. Czasami mam takie wrażenie, że ktoś gra na kodach, a nie wiadomo dlaczego tak jest. Ok, tu mamy też stację mostu powietrznego, czyli możemy dorzucić sobie na przykład koronę holograficzną, czyli reklamową. Tutaj dla przykładu damy koronę parku,
Nie mamy funduszy. Dobra, już mamy. Tutaj możemy dodać jeszcze korony na przykład. Chociaż nie, oczyszczarkę i to nie jest potrzebne tak naprawdę na chwilę obecną, czyli damy jeszcze jedną turystykę. To jest poziom 7, czyli poziom 8, dajmy usługi. I stacja mostu powietrznego. Tutaj z kolei musimy wrzucić koronę holograficzna. A tutaj mam poziom 7, czyli stacja mostu powietrznego jako ostatni element. Możemy zacząć łączyć te mega wieże. I myślę, że warto byłoby to zrobić, tylko teraz trzeba taką perspektywę włączyć, żeby jakoś to udało się połączyć. Czyli tak, tutaj to, ten z tym, ten z tym, tak, a tu się jeszcze buduje, dobra. I teraz tak, to możemy połączyć na przykład tutaj, tu się też buduje, tu się też buduje, nie, inaczej, to musimy połączyć tutaj, a to tu. No i teraz jakoś to wygląda i teraz tak, to w tym miejscu, to w tym miejscu. Przyspieszmy sobie czas. Okej, mamy koronę. Znaczy mamy możliwość budowy mostów powietrznych. Teraz tak, tutaj już nic nie podłączę. Tutaj za to mógłbym zrobić połączenie. I teraz tak, to z tym. Aha. To zrobimy w ten sposób i to zrobimy chyba w ten sposób, chociaż nie, tak się nie opłaca. Dobra. Ok. Mam już podłączoną mega wieżę. Połączyły się. Wygląda tak jak kolejka górska w tym momencie. Ale chyba jest ok. Chyba jest ok, także. Dobra. Tutaj kwestia jeszcze tylko wrzucenia koron. Damy koronę parku. A tutaj damy na przykład koronę turystyki była. A niech będzie turystyki, czemu by nie? Ok, coś do wyburzenia? Nic. Bardzo dobrze. I w tym oto momencie mamy tak naprawdę ukończone miasto. No bo nic innego nie jestem w stanie już wybudować. No ewentualnie kolej maglew, ale koleją maglew też będą jeździli tak samo jak i autobusami, będą jeździli wyłącznie niezamożni. No a zamożni, których jest tu najwięcej, niestety będą chcieli się poruszać samochodami. Tak więc nic innego już mi nie pozostało, tylko tak naprawdę puścić na trzeci poziom czasu, przyspieszenie czasu i oczekiwać, aż te małe budyneczki tutaj z tyłu zaczną się rozbudowywać, zacznie to jakoś ładnie wyglądać. Nic więcej. Ups, tu jest mega wieża.
Zauważyliście? Schowała się. Nie rozbudowałem jeszcze jej. Okej. Czyli tak, poziom handlowy, apartamentów. I ten, dobra. Czyli dajmy poziom apartamentów. Pominąłem jedną mega wieżę. Jak mogłem to uczynić? Czyli w tym momencie będę musiał to skasować, ten most. Bo połączymy to w inny sposób. O! Problemy ze śmieciami. Za mało simlonów. Już nie. Zobaczmy. Trochę więcej. Tutaj też. Jest osiągnięty limit. Ok. Oczyszczarka ziemi. Czy gdzieś jest potrzebna? O, to jest pytanie. Nie jest potrzebna. I super. Tutaj, co my mamy? To nie, to nie. No i nic więcej nie mam tutaj do zrobienia. Wszystko wygląda w porządku. Tutaj zaraz się pozbędziemy tych śmieci. Zaraz zaczną być spalane. No już jest ok. Już leci w dół. Tutaj jeszcze tą mega wieżę spróbuję podbudować. Nie, nie ten guziczek. Ten budynek. W górę. Wcześniej takie budowa tego typu miasta, oczywiście wiadomo, automatycznie budynki były większe, bo teraz nie zdążyły się jeszcze rozrosnąć. Zdążyło powstać 8 mega wież, ale budynki nie zwiększyły swojej gęstości. To wymaga czasu. To nie ukrywajmy, no to zajmowało kilka, nawet kilkanaście długich odcinków. A tymczasem teraz przy drugim odcinku jestem już gotów zamknąć tak naprawdę to miasto. No ewentualnie podziałać jeszcze trochę w kwestii rozwoju tych mniejszych budynków, zwiększenia gęstości, ale nic poza tym, nic więcej. No i kwestia dobudowania jeszcze tylko tutaj tej mega wieży i połączenia jej z pozostałymi. Chyba tak by wyglądało moje idealne miasto. Co prawda budowane dość szybko, ale już mam pewne... Nie ukrywaj, mam pewną wiedzę już na temat tego, jak można budować i jak chcę, żeby to wyglądało. Ewentualnie co mógłbym jeszcze zrobić, dobudować jeszcze troszeczkę mostów, ewentualnie tuneli. A tunele pomogłyby zniwelować korki. Przynajmniej częściowo. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się.